Święta zbliżają się wielkimi krokami. Praca w domu w Reby w ten świąteczny czas było naprawdę wyjątkowo. O planach na święta i życzeniach dla najbliższych opowiedzieli nam mieszkańcy Raciborza. No oczywiście wesołych świąt, zdrowia przede wszystkim, spokoju, no i radości z życia większej niż dotychczas mamy. I w tych warunkach oczywiście, żeby się skończyła wojna, żeby był spokój. Żeby nie było takiej inflacji. A święta w tym roku z rodziną, czy jakieś inne plany? Nie, jak zwykle z rodziną, tradycja musi być zachowana, więc jak zwykle z rodziną. Czego pan życzy swoim bliskim na zbliżające się święta? Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia. A jakie plany na święta, jak będzie pan je w tym roku? Raczej w domu z mamą. Także żaden nie przyjdzie, bo siostrę i brat jest z Niemczech, także. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego co dobre, zdrowe, przede wszystkim odpoczynku, błogosławieństwa Bożego, wyciszenia, zastanowienia się nad sensem tych świąt. A jak pani je spędza w tym roku? Z rodziną, z najbliższymi, z rodzicami. Przede wszystkim zdrowia i spokoju. Najważniejsze. A święta w tym roku z rodziną, czy jakoś inaczej? Z rodziną, zawsze z rodziną, a w tym roku jeszcze mamy do tego imprezę, 60 lat mojej siostry, córki. No i tak będą rodzinne, duże. I wesołe. I wesołe. O. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, jak to się mówi? Wesołych, zdrowych świąt. A tradycyjnie państwo spędzacie z rodziną święta, czy jakieś inne plany? Tradycyjnie spędzamy z rodziną. Czego państwo życzą swoim bliskim na te zbliżające się święta? Wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim, spokoju. A spędzacie państwo tradycyjnie z rodziną, czy jakieś inne plany? Z rodziną. Zdrowia przede wszystkim. A jak pani spędza święta, tradycyjnie z rodziną? Tradycyjnie z rodziną.